Rodzina, proszę wszystkich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. A czy ty myślisz, idiotko, że ja w to od razu uwierzyłem? Ja w to od razu nie uwierzyłem i natychmiast spytałem szefa, czy on sobie ze mnie kpi, czy o drogę pytał. No i co odpowiedział? Nic. Więc może sobie kpił, albo może pytał o drogę. Papo. Jestem wzruszona, Grzesiu, wybacz, ale chyba się rozpłacę. Więc jak pił, czy pytał o drogę, albo odwrotnie, pytał o drogę, czy kpił? Ani jedno, ani drugie. Swoim zwyczajem uśmiechnął się tylko i podał mi ten właśnie papier. Macie, o, czarno na biały. Pokażcie mnie. Tak, nie czarne, tylko fioletowe i nie na białym, tylko na szarym. Bo to jest kopia, głupi ojcze. Oryginał poszedł już tam, daleko. Zaraz, w czasy rodzinne, nazwisko Posiepszyński, imię Grzegorz. Plus trzy osoby. Dąbrowa Górna. Jak myślisz, dlaczego najprawdopodobniej Górna? Ponieważ w Dąbrowie Dolnej umieszczono na pewno mniej zasłużonych pracowników naszego zakładu. Ale Górna, Maryl. I bilety na pierwszą klasę. Oho, ekspres. No właśnie, skoczy ojciec na dworzec, papo, i zamieni je w kasie na bilety drugiej klasy zwykłego pociągu. Kasjerka wypłaci ojcu różnicę, zaoszczędzi się trochę grosza. Druga klasa niczym w zasadzie nie różni się od pierwszej, a poza tym ja osobiście lubię długie podróże. Ja osobiście też. Kiedy jechaliśmy na wojnę japońską, podróż trwała 3 miesiące. I z postojami, prawda, w rozmaitych miastach i wsiach. Na każdym takim postoju można się było urżnąć w kij, a potem dalej w drogę i tak dalej, i tak dalej. Przyjemnie było, czas praski po wszystkim. A mi się nie chce jechać z nami na te wczasy. A dlaczego, synku? Nie zasłużyłem sobie na taki luksus. Maurycy, fakt, że nie zdałeś do następnej klasy, jeszcze o niczym nie świadczy. Postępujesz w ten sposób od paru lat, nikt ci z tego powodu nie robi wyrzutów, synku. Nie twoja wina, że nauczyciele w zasadzie uwzięli się na ciebie. Jestem skończony. Nie, mało. Chyba oszalałeś. Skończony. Uszy do góry, chłopcze. Masz dopiero 32 lata i całe życie przed sobą. Nie mam jeszcze 32 lat. A ile, no? Ile masz, mądralo ty? 23,5. Piękny wiek, prawda? Kiedy byłem właśnie w tym wieku, szalała wojna japońska. Pociski rozrywały się wokół, pryskały pryzmy japońskiej ziemi, huczały działa i unosił się w powietrzu zapach prochu. To były, prawda, czasy. Myślałem, że jesteś o wiele starszy, Maurycy. W każdym razie wyglądasz bardzo staro. Łysiejesz, synu, na skroniach. Gdzie? O, tu, na prawej skroni zrobiło ci się charakterystyczne, najprawdopodobniej za kole. Wyłysiała ci jedna skroń na ulicy. To dziwnie, ale mnie to, ile pamiętam, wyłysiała najpierw prawa, a potem lewa taka skroń. Nie martw się tak tą szkołą, synku, bo nam wyłysiejesz na dobre. To nie jest zwykła łysina, mamo. To nauczyciel od matematyki tak mnie urządził. Po prostu wyrwał ci kępę włosów? Nazwisko! Czyje? Nauczyciela, bałwanie! Podamy go do sądu. Już sąd mu pokaże, gdzie raki zimują. Zapłaci odszkodowanie jak nic. Ja też, kochani, ołysiałem kiedyś nagle w sądzie. Było to podczas procesu przeciwko Zachariaszowi Dorożyńskiemu, zabójcy Igi Korczyńskiej, tancerki, graczy, banana z Warszawy. Zaraz!
Podobnie jak twój nauczyciel, właśnie zachował się wtedy w sądzie ten ohydny morderca. Po prostu podbiegł nagle do ławy, prawda, biegły specjalistów, w której zasiadałem i wyrwał mi z samego czubka głowy około funta kłaków. Musicie wiedzieć, kretyni, że funt kłaków przed wojną to nie było byle co. Do kary śmierci, na którą skazano Zachariasza Dorożyńskiego, dołożono mu jeszcze 2 lata z zawieszeniem za ten incydent. Wyrok, jak wiecie, wykonano. Trzask, wraski po wszystkim. No to szczycili mi dziecko, Grzegorz. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że Maurycy wygląda pięknie i dostojnie. Od biedy można by go wziąć za jakiegoś naukowca. Tak myślisz? No może rzeczywiście. Szkoda wobec tego, że tylko prawy profil masz taki okazały, synku. Szkoda. A mógłbym wyrywać mu funt kłaków z lewej skroni. Chcesz, Maurycy? Tak. Podejdź bliżej i ustaw się lewym profilem. Tak, tu chodź, kochanie. Chciałbym, żeby równo wyszło. Pokaż no tę łysinę z lewej strony. O, widzisz, tak. No tak, prawda? I po wszystkim. No teraz wyglądasz jak człowiek. Jak prawdziwy naukowiec. I po co to kończyć szkoły, studia i tak dalej, kiedy wystarczy zrobić właśnie tak i efekt jest najprawdopodobniej ten sam. Ja zastanawiam się. Cicho, Maurycy, czy i sobie czegoś nie wyrwać, Maryjo? Oj, tak. Pięknie wygląda nasz syn. Jestem z ciebie dumny, Maurycy. Dziękuję, tatusiu. Jak to przyjemnie będzie powiedzieć tam na wczasach innym wczasowiczom, że ten stary, łysy człowiek to mój syn naukowiec. A ten stary, siwy człowiek to twój ojciec, tak? Weteran wojny japońskiej. Tak. I biegły specjalista. A ja? Twój wygląd, Grzegorzu, świadczy sam za siebie. Nie rozumiem. Wyglądasz pospolicie i szaro. No i przytyłeś. Można będzie powiedzieć innym, że ten szary, pospolity, otyły człowiek to mój mąż. Hydraulik, co? Dlaczego akurat hydraulik? Wiem, co mówię. Będziesz miał największe powodzenie, zawrzesz wiele interesujących znajomości. Hydraulika, choćby największego partacza, każdy zechce sobie pozyskać. Zobaczysz, Grzegorzu. A ja rzucę chyba szkołę. Zrób to, tak. Zrób to, zanim oni ciebie definitywnie wyrzucą. Zawsze lepiej odejść na własne żądanie. Ojże, na dworzec, papo. Z tymi biletami, a my pakujmy się. Jutro wyjeżdżamy. Spakujemy wszystko do jednego wora po kartoflach, myślę. Tak. Będzie najlepiej. Tak. Słusznie. Tak. W podróży najlepiej mieć jak najmniej pakunków. Tak. Łatwiej mieć wtedy na nie oko. Pełno teraz złodziei pociągowych. Tak, poza tym na taki stary, sparciały worek nikt się nawet, prawda, no nikt nie spojrzy na taki. Spojrzy taki złodziej i pójdzie dalej kraść jakieś porządniejsze bagaże. A my zdrowo i cało zajedziemy do tej. Dąbrowy Górny. No właśnie. Czeka nas tam 14 nocy i dni. Oj, Marieńko. Włóż beret, Maurycy, przeziębisz się w tym pociągu. Szkoda, że wybiliśmy szybę podczas wsiadania. To ty twierdziłeś, że należy wsiadać przez okno, żeby zająć dobre miejsce. Masz teraz za swoje. Jest mi niedobrze. Mnie coś wpadło do oka. Gdzie? Pokaż. Bardzo duży kawał brudnego pyłu. Wyjąć nie dam rady, ale... Ale sam wyjdzie, jak ci oko porządnie zropieje. Już nieźle spuchło. Jesteśmy na dobrej drodze. To mnie jest bardzo niedobrze. Ja chyba umrę. Możliwe, prawda? Śmierć w zasadzie nie wybiera pory ani miejsca. Maurycy, włóż beret głębiej. Na uszy go naciągnij po prostu. Brzuch mnie boli. Bardzo, papu. Straszliwie, przerażająco, rozdzierająco. Umrę, zapewne. Skąd ta pewność, tato? Wbiłem cały zbiornik wody niezdatny do picia. Tak, ubikacji jest, a raczej biła taka woda. Tylko kretyn w zasadzie pija wodę niezdatną do picia. Nie widział ojciec napisu, papo. Przeczytałem już po wypiciu, nie? Po wypiciu! Natychmiast zemdlałem. Ale ojca... Ostatkiem sił doczągałem się tutaj do was i sam.
Widzicie? No tak, ładne rzeczy. I co my w razie czego powiemy konduktorowi? W razie czego? Kiedy już ojciec umrze, mówię. No, mówcie sobie. Mówcie sobie, co chcecie, co mnie to obchodzi. Posuńcie się, bałwani! Posuńcie! Muszę się położyć! Ładna podróż! Nie ma co. Dobrze, że za oknem takie piękne widoki przynajmniej. Domy, osiedla mieszkaniowe, fabryki, Jezu. Nic nie widzę. No pewnie. Oko spogłoci jak bania, Grzegorzu. Maurycy, wciągnij beret jeszcze mocniej na uszy, mówię do ciebie. Najlepiej wciągnij go i trzymaj oburącz przez cały czas. Swoją łysiną łatwo złapać katar mózgu. Dobrze, co za mamo. Rodzina jest. Co za rodzina? Obsesja destrukcyjna dezawuuje krańcowość. Coś ty powiedział? Obsesja destrukcyjna. Dosyć! I tak nie rozumiem ani słowa. Od kiedy nasz syn wygląda jak naukowiec, mówi też jak naukowiec. Niezrozumiale. Dla nas niezrozumiale, idiotko. Inny podobny naukowiec zrozumie Maurycego z najwyższą łatwością. Odpowie mu też coś w tym stylu i pogadają sobie. Ile wleży. Nie kręć się tak, Grzegorzu. Ach, dlaczego ty się tak kręcisz? I tak jesteś opasły i zajmujesz najprawdopodobniej nie jedno, ale dwa miejsca siedzące. Co ty tam masz na plecach? Pokaż, no. Coś podobnego. Garb ci rośnie, Grzegorzu. A skąd? On tyje na plecach, córeczko. To nie jest garb, to ręczniki papierowe z toalety. Ukradłeś? Tak nie można powiedzieć. Takie ręczniki są w toaletach pociągowych po to, żeby je używać. No ale przecież ty ich nie używasz. A użyjemy ich na w czasach Dąbrowie. Wszystko się zgadza w mordę. To niezwykła kradzież. Po prostu wziąłem to, co mi się należy i jest w zasadzie wkalkulowane w cenę bilet. Konstrukcja monstrualna. Świetnie, synu, bardzo niezrozumiałe. Tak, czekam, kiedy dziadek umrze. Zaraz, poczekaj, co ci się tak śpieszy? Wtedy położy się ojca na górną półkę i będzie więcej miejsca, a tak gnieciemy się tutaj z tym grubasem. A może ojciec udaje konającego, co? Autentycznie problematyczne. Bardzo niezrozumiale, brawo. Axiomatyczne. Kiedy pomyślę, że tam czekają na nas te góry i lasy. A skąd wyjdzie góry i lasy? No, sama nazwa na to wskazuje, Dąbrowa Górna. Absolutna racjonalność. Jak myślisz, Marylo? Wypłynie mi oko? Trudno powiedzieć na razie. Podobnie trudno, a nawet coraz trudniej uwierzyć, że ojciec umrze. Zasnął jak suseł. Ojcze! Papo! Gdzie, jak? Niech nam tu ojciec nie chrapie do jasnej cholery. Albo ojciec umiera, albo niech ojciec wstanie i siedzi jak my. Nic najprawdopodobniej ojcu nie jest. Nie! Nie! Wiem dobrze, że umieram. Zresztą napisane było wyraźnie, woda niezdatna do picia. Musisz wiedzieć, że w niezapomnianym roku 1904 byłem używany do wykrywania zatrutej przez Japończyków wody. Picie po szepcińsku, mówił kapral Jedziniak. My tu odciekamy z godziny i jak was po szepciński szlak nie trafi, napije się cały oddział. Po kilku takich właśnie próbach czubkiem języka poznawałem zatrutą wodę. No obudź go, Maryla. Sam nie mogę, bo nie widzę. Ja też nic nie widzę. Czy tobie też coś w oko wpadło? Chyba nie. Nie, to był tunel. Ojcze! Tak jest! Za chwilę dojeżdżamy na miejsce. Gdyby to była zatruta woda, nie żyłby już ojciec, papo. Rozumie na coś, co mówię. Wobec tego pójdę do toalety i zamienię ten napis. Skreślę po prostu nie. Tak, to jest woda zdatna do picia. Mnie już nie mdli, kochani. Akceptuję ewidentną koncepcję. No proszę, godzina która? 4:00. Rano czy wieczorem? Rano. No według rozkazu po... Według czego? Rozkładu, papo, to przez te idiotyczne opowieści, prawda? Powinniśmy być za chwilę w Dąbrowie, 4:05. Widzisz już lasy i góry, Marylo? Zaraz zobaczę, muszę się wychylić, Grzegorz. Napisane jest tutaj, nie wychylać się.
No ale to na pewno znowu jakieś kłamstwo. Tak jak z tą wodą, niezdatna. Skreśla mnie i wychyl się, córeczko. No i co? Zaczekaj, nic nie widzę. Tunel znowu? Nie. Coś mi najprawdopodobniej... Padło mi coś do oka. A może nie? W każdym razie ani gór, ani lasów nie widzę. Może po prostu leźnęła się głową w semafor, córeczką. Może wychyliła się po prostu za bardzo, prawda? Tak, możliwe. A widzisz ale... w ogóle coś w zasadzie? Tak, w zasadzie tak. A... No co? No cholera! Powiedz wreszcie, że nie! Widzę kominy, te tak? Domy, autobusy i samochody. Mamy spóźnienie w zasadzie. O, wjeżdżamy już na peron. Co to za stacja? Dąbrowa. Pewnie Dolna. Nie. Górnicza. Górnicza? Chyba Górna. Górnicza. No pokaż to skierowanie na wczasy. No tak, Dąbrowa Górnicza, a nie Górna, ty bałwanie. I dopisek na dole. W programie praca w kopalni. I to mają być wczasy już ty. No cóż, czynny wypoczynek też w zasadzie swoje ma dobre strony. Absolutnie niewykluczone. No to wysiadajmy przez okno. Marino, po co się znowu niedobrze. Niedobrze, mnie czas.